Teraz zajmiemy się robieniem materiału takiego srebra, chromu. Powiedzmy, że są zbliżone do siebie. Tu jest taki przykładowy materiał, który stworzyłem wcześniej. Więc postaramy się zrobić coś w tym stylu od początku. Ogólnie wzoruję się na, już pokazuję, na czymś takim. Czyli takie srebro pokryte tutaj patyną gdzieniegdzie. W sumie to w dużej części. No i postaram się zrobić taki materiał. On nie jest w sumie jakiś bardzo trudny, ale postaram się go zrobić tak, żeby wyglądał całkiem naturalnie. Tu mam jeszcze taki pierścień. Można sobie zobaczyć bardziej z bliska, jak to wygląda. Więc coś w tym stylu zrobimy. Ja tutaj już sobie testowałem trochę. Bawiłem się różnymi rzeczami. Powiem od razu, że korzystałem tutaj z dwóch pluginów bądź skryptów. No, raczej nazwałbym to skryptem. Pierwszy jest do takich zarysowań, Scratches. Tutaj mam przykład. Się całkiem fajnie to wygląda. Tutaj też. Do takich małych, drobnych zarysowań właśnie się bardzo fajnie sprawdza i uzyskamy sobie taki efekt z tym skryptem. Ja przyznam, że wcześniej go nie używałem, jakoś teraz go dopiero poznałem przy okazji poprzedniego skryptu, o którym mówiłem. Ale całkiem fajnie się sprawdza, więc warto. Tu jest taki też skrypt do noise'ów. Po prostu ma się większe możliwości. Jest jeszcze jeden skrypt do noise'ów, który się nazywa Berkon. Ale skoro już tego ściągnąłem, to może po prostu będziemy używać tych pluginów, skryptów. Jak się pobierze, to wystarczy wrzucić te pliki, które są dołączone do folderu plugins w folderze 3dmaxa i potem włączyć maxa i już będą na miejscu. Nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii. No dobra, możemy zacząć, to mogę sobie zamknąć. I od czego zaczynamy? Oczywiście od nadania zwykłego materiału. Włączamy tutaj Fresnel Reflections i tutaj wybieramy nasz skrypt, czyli Complex Fresnel. I tu wybieramy Silver, nie aluminium. Silver. No i gotowe. Mamy materiał srebra. Ja tutaj przy okazji tego materiału będę liczył na większe rozdzielczości i mniejsze fragmenty, ponieważ większe znaczenie teraz będą miały detale, ale też na jakichś na razie słabszych ustawieniach. A tutaj jest efekt taki, który uzyskałem. Mam tutaj coś takiego i dla porównania weźmy to na przykład. Myślę, że efekt jest całkiem zbliżony. Te malutkie rysy fajnie wyglądają, dość naturalnie. Tu jeszcze mam takie tace. O, tu też jest fajny przykład. Myślę, że całkiem dobrze to wyszło. To jest chyba jeszcze bardziej matowe niż u mnie. U mnie jest chyba bardziej połyskliwe, no ale to już nie jest problem. Można sobie potem dostosować do swoich potrzeb. Dobra, mamy taki materiał, przypisujemy, no i liczymy. No, na razie to nie wygląda zbyt ciekawie, ponieważ mamy na glossiness ustawione na 1.0 oraz mamy tutaj blin, więc zmienimy sobie na GGX oraz glossiness zmniejszmy sobie, ale jakoś tak niewiele, do 97. Dobra, jest już trochę rozmyte. I tutaj będzie mi zależało w tym materiale, aby była większa poświata, więc aby ją zwiększyć, to zmniejszymy sobie tutaj ten tail fall off. I przejrzymy sobie ten fragment. I teraz mamy większą poświatę. Tu się nam takie ziarno robi, ale to wynika z tych słabszych ustawień, chociaż to ziarno wygląda całkiem naturalnie, wygląda jakby takie małe drobinki brudu były.
No i to jest powiedzmy nasza podstawa. Zapiszę sobie ten render. Tutaj do czego dążymy, a tutaj co na razie mamy. Przy okazji wam pokażę, tutaj przeliczyłem sobie materiały, te które w poprzednim filmie przygotowywałem z drewnem. To są te materiały, które przygotowałem nagrywając film z drewnem. Myślę, że wyszedł całkiem fajnie. To mamy po prostu wersję, która się różni glossiness. Tam w sumie wygląda całkiem fajnie, ten z większą liczbę odbić. Fajnie to drewno wygląda. A tutaj materiał, który stworzyłem przed, który tam się widocznie różni jakimiś V-Ray-Dirtami, ponieważ widzieliście, że na tych kulkach większych wyglądały podobnie, a nawet te wyglądały lepiej w sytuacji tego opucharka. W każdym razie te trzy materiały zapisałem do pliku, więc będziecie mogli sobie podpatrzeć dokładnie. Myślę, że oba wyszły fajnie. W wypadku tej figurki ten lepiej się sprawdza, ponieważ ten kurz się fajnie tu osadza bardzo i wydobywa detal z twarzy tego potworka. Dobra, w każdym razie wracamy do naszej kulki. I zaczniemy od zrobienia tej zarysowań. I aby je zrobić, to klikamy sobie tutaj w Reflection Glossiness i wybieramy tutaj Ziger Scratches. Zakładam się, to czyta Ziger. I możemy zacząć ustawiać. Tutaj zostawiacie sobie 3D. Jeśli macie 3D, to nie musicie się przejmować o mapowanie obiektu. A jeżeli chcecie, żeby to się jakoś pokrywało z tym mapowaniem, to wybieracie 2D. W każdym razie 3D się dobrze sprawdza, tylko trzeba odpowiednią wielkość dopasować. Tu jest taki problem, że domyślnie, jakby to powiedzieć, wielkość tego, co tutaj widzicie, jakby nie pokrywa się do końca z tym, co tu widać. Jakby to powiedzieć, tutaj się może wydawać, że ta rysa jest takiej wielkości, a okazuje się na kulce, że jest 10 razy większa. I z czego to wynika? Przyznam, że kiedyś już o tym wiedziałem, jak to się robi, potem zapomniałem, a teraz mi się ponownie przypomniało. Jest w sumie bardzo sposób prosty na to. Bardzo prosty sposób. Wchodzimy tutaj sobie w opcje i tu mamy Render Sample Size i to jest po prostu rozmiar naszej kulki. On tu jest domyślnie wpisany na 300, czyli tak naprawdę 6 razy większy niż nasza kulka. Więc jeżeli tutaj coś jest małe, to okazuje się potem, że w naszej kulce jest właśnie 5 razy większe, czy 6 razy większe. Więc jeżeli testujemy sobie materiały na takiej kulce, to warto tutaj wpisać 40, ponieważ promień tutaj tej kulki jest też 40 i wtedy łatwiej po prostu będzie uzyskać pożądany przez nas efekt. No i tutaj możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda. Jest tu trochę opcji. Kilkoma się bawiłem, tam ściągając plugin możecie przeczytać opisy, o co chodzi. Size, no to wiadomo, rozmiar, tutaj low i high, to jest po prostu jakby kontrast między tymi naszymi zatrapaniami. Zakładam, że jeżeli tu tam też jeden, to wszystkie będą... Czy coś już odświeżyło, czy nie odświeżyło? Nic się nie zmienia. W sumie nie wiem czemu. Wydaje mi się, że jak poprzednio klikałem, to pewnie się coś zmienić. Dobra, zmieniamy na jeden w takim razie. I tutaj spróbuję 50. A, dobra. Jak się wpisze 1, to... Właśnie myślałem, że taki efekt osiągnę wpisując 1. A widocznie jak się wpisze 1, to traktuję to jakby było wpisane 0. Więc ja tutaj nic nie zmieniałem. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli byście chcieli, żeby te linie, znaczy te zarysowania były wszystkie tak samo intensywne, to wystarczy wpisać 99 setnych. Jak widzicie, ja na razie może tak zostawię na chwilę, żeby było lepiej widać, o co chodzi. Levels to po prostu... O, ciekawe.
że na jedynce są jakieś kulki. Z tego co widać, to po prostu każdy kolejny poziom to są dokładane kolejne rysy. Ja tutaj ustawię maksimum. Maksimum z tego co ja widzę jest 10, 8. Nie można pisać więcej, znaczy można, ale i tak zostaje 8. Spread to jakby. Jak dużo jest rozsianych tutaj tych rys. Można też to określać tutaj teksturą, jest tutaj miejsce na to. Jeżeli chcemy ich dużo, to wpisujemy na max tutaj. Nie można więcej niż jeden. Zostawimy jeden. A stretch to jest po prostu to, jak one są wydłużone. Rozciągnięte. A wpiszemy na przykład jakąś małą wartość. No coś się mnie nie słuchają. A jak są bardziej rozciągnięte, to są cieńsze po prostu i chyba dłuższe, chociaż może niekoniecznie. Może nie są wcale dłuższe. Czyż tak można by pomyśleć? No są takie drobniejsze. Dobra, więc tutaj sobie zmniejszę do 0,5 powiedzmy, żeby nie było aż tak czarno. No i tutaj w taki sposób można zrobić takie drobne ryski. To jest ciekawa opcja bardzo, która pozwoli nam dodać. A jeszcze jedną rzecz pokażę. Wpiszemy tutaj w 50, aby był większy. Ok, teraz będzie dobrze widać. Tu mamy erozję. Włączamy sobie. Co? Nic się nie dzieje. Widocznie trzeba dobrać jakieś odpowiednie wartości. Ogólnie chodzi o to, że one się robią takie poszarpane. Dobra, może skala jest zła po prostu. Wezmę tutaj the strength na 1. A tutaj scale factor damy na 50. No jakoś tak nie chcę do końca to działać tak, jakbym chciał. Tutaj spojrzymy sobie na to, jak tutaj ustawiłem. Chociaż tu już dopasowałem skalę odpowiednią i nie widać tego, no niestety. W każdym razie chodzi tutaj o taki efekt. O, coś takiego, jak tu widzicie. Czyli te grubsze zarysowania są takie nieregularne, nie jest to takie idealne zarysowanie, tylko są takie poszarpane. No i właśnie do tego to służy. Tylko nie wiem czemu. Nie widać tego efektu tutaj. No teraz widać, że coś się stało. Są teraz takie poprzerywane. Widzicie, teraz są ciągłe, a teraz są takie przerwy, nie są takie regularne, tylko takie poszarpane. Dobra, to jest też całkiem fajny efekt. A jeszcze fajniejszy jest według mnie tutaj distortion. Można to włączyć sobie i dodać jakąś mapę. Możemy sobie użyć jednej z tych map do noise'a, którą wkraliśmy sobie. Niech będzie to na przykład ten Pro Simplex. Tak się nazywają. I teraz wejdźmy wyżej i zobaczmy, co się stało. Wpiszmy sobie
siłę tego działania. O, dzieje się coś takiego, trochę za mocno. No, w każdym razie chodzi o to, że on na podstawie tego noise'a, który tutaj jest, czy powiedzmy ja go zwiększę jeszcze do 20, na podstawie tego noise'a on zniekształca te zarysowania. Czy po prostu można dodać takie zróżnicowanie, jeżeli nie chcemy, żeby nasze zarysowania były tylko takie proste, tylko że takie też powijane. Więc można tutaj osiągnąć sporą różnorodność. Spojrzymy sobie tutaj, jak to wygląda. Co tu teraz? Dobra, tu wpiszemy sobie jeden, może. Jeśli nie chcemy, żeby to było. Dobra, tutaj klikniemy. Bo teraz w tym momencie, tam gdzie nie ma rys, nasz materiał odbija z glossiness 1, czyli idealnie jak lustro. Jeśli chcemy, żeby to było trochę rozmyte, to zmienimy sobie ten drugi kolor tutaj troszeczkę na troszeczkę ciemniejszy. Widzicie, już się zaczyna tutaj rozmywać. Okay. No jeżeli nie chcecie, żeby te rysy były w 100% czarne, no to damy sobie jakąś mniejszą wartość, coś takiego. Kliknąłem, żeby wyświetlił mi na naszej kulce, ale nie wiem, czy jest na to szansa. No, na razie jest brak odpowiedzi. O, wyświetla nawet. Pomyślałbym, że nie będzie tego dobrze widać. Więc tu już widzimy, że to jest za duże, no ale możemy sobie kawałeczek przeliczyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Wygląda to tak. Może kiedyś będzie Wam potrzebny taki efekt, więc jak coś, to możecie zrobić to w taki sposób. Ale my oczywiście chcemy, żeby one były dużo mniejsze i drobniejsze te nasze zarysowania. Ale ogólnie wygląda to całkiem ciekawe. Dobra, tutaj zastopujemy. A tutaj wpiszę jedynkę. Chcę zobaczyć. Chyba, wydaje mi się, że już w momencie, kiedy ta nasza tekstura jest wyświetlana na kulce, to długo trwa bardzo przeliczanie jej, więc chyba wyłączę wyświetlanie. Okej, okay, włączmy to. Może będzie szybciej można podglądać zmiany. A tutaj ustawiłem teraz jeden. No i widać, że te linie są bardziej poprzerywane. No aż tak nie chcemy, więc zmienię na 50. Dobra, ale chcemy, żeby one były dużo mniejsze, więc wpiszemy size 5 może. No, myślę, że można jeszcze zmniejszyć. Jeśli chcemy, żeby one były naprawdę drobne. Okay, no i zaczynamy mieć taki efekt, o jaki właśnie mi chodziło. Takich drobniutkich rys. Może jest ich troszkę za dużo. Może są troszkę za małe. A może nie są za małe wcale. Może wpiszę tutaj levels 7. Jeśli uważacie, że są zbyt matowe, no to można to te podkręcić bardziej, żeby zbliżyć do białego. No i teraz ten efekt jest jakoś subtelniejszy. Okej, okay, załóżmy, że takie ryski mi odpowiadają. Myślę, że wyglądają całkiem dobrze. Tutaj sobie to sprawdzimy. Jest taki subtelny efekt. Można to je jeszcze zwiększyć i tak kombinować metodą prób i błędów. Tylko trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest słabo jakoś ustawiona, więc nie da się z nich. Czy nie zobaczy się dokładnie tego efektu, jaki chodzi, ale chodzi nam właśnie takie.
drobniejsze zarysowania. No tak jak tu widać, jakieś takie malutkie. I tutaj kolejne co widzimy to właśnie, że to jest nierówne. Jednak to jest takie, nie jest to idealnie gładka powierzchnia, tylko nierówna. Tutaj to szczególnie widać. Więc naszym kolejnym krokiem będzie właśnie dodanie bumpa. Więc to możemy sobie przerwać, jeżeli inny efekt nas zadowala. Powiedzmy, że jest całkiem w porządku. To przechodzimy teraz do bumpa. Tutaj użyjemy Pro Simplex. Włączymy sobie i zobaczymy, jak to wygląda. No i tutaj zostawiamy Simplex 3D. I tutaj musimy sobie patrzeć, jaki efekt nas zadowala. Możemy spróbować z tym. Tutaj zmniejszymy rozmiar. I tutaj już też testowałem sobie. Ogólnie chciałem mieć taki dość duży kontrast tego, żeby było widać, że to jest taka nierówna powierzchnia, a nie jak w wypadku jakichś szyb, że są takie delikatne przejścia, tylko jakby to były po prostu takie, może nie grudki, ale takie zauważalne nierówności. Zobaczymy, czy to się wyświetla na tej kulce naszej. Niby wyświetla, nie wiem, czy to jest poprawna wielkość tej tekstury. No, załóżmy, że tak. No dobra, zobaczymy tutaj. Jeśli zależy nam na czasie, żeby to się liczyło szybciej, ten nasz bump, to na razie możemy tutaj sobie odhaczyć. I tutaj wpiszemy sobie 0,95 na przykład. I w bumpie, co ważne, tutaj na pewno to zmniejszamy i to bardzo, bardzo. Ponieważ 30 to jest gruba przesada. No i teraz liczymy sobie ten fragment. No i o coś właśnie w tym stylu mi chodzi, plus minus. Tylko chcę, żeby to było jeszcze drobniejsze. Ale taka nierówność. Dobra, wpiszmy może z 2, może 3. No, coś w tym stylu, tylko delikatniejsze raczej. Nie aż takie, może nie 50. Nie, spróbujemy tak. Nie, teraz to zdecydowanie za mało. No teraz to wygląda całkiem. Tutaj sobie przetestujemy na tym fragmencie, jak tu to wygląda. Tutaj może jest to może aż za bardzo widoczne. Dobra, coś takiego nam wyszło z całym bumpem. Gdzieniegdzie wyda się, że jest za mocny, gdzieniegdzie nie. Może troszkę go przykręcimy. Teraz się to już dość długo liczy, niestety. O wiele szybciej się liczyło jakieś drewno. Policzymy sobie tutaj na tym fragmencie z włączonym glossiness. Dobra, myślę, że ja jestem na tą chwilę całkiem zadowolony. Właśnie chodzi o jakieś takie drobne efekty. Nie chcę tutaj przeginać, żeby to się jakoś strasznie wyginało, albo żeby te rysy od razu były bardzo widoczne. Nadal tutaj chcę uzyskać jakiś efekt takiego czystego srebra, aby po prostu teraz je pobrudzić trochę tą patyną. Więc może zaczniemy od stworzenia takiego materiału. Takiego czarnego. Od czego tu zacząć? No, zrobimy sobie test najpierw samego czarnego takiego materiału, który będziemy przybrudzać, potem derta i następnie połączymy je dwa ze sobą.
tutaj dajemy, staramy się nie dawać skrajnych kolorów, jak na przykład 0 albo 255. Ogólnie teraz stosuję zasadę, że nie daję praktycznie więcej niż powiedzmy około tyle, czasami 220 daję do białych rzeczy. Kiedyś dawałem na max 255 i jednak powoduje to, że materiały, które mają taki kolor, bardzo łatwo się prześwietlają, bo są w 100% białe, a takie rzeczy się nie zdarzają. Nawet białe ściany, powiedzmy, robię obecnie około 210, coś takiego gdzieś tutaj staram się utrafić. No jest to takie zmylne wrażenie, że coś, jak coś jest białe, to jest na max 255. No tak się tak naprawdę w rzeczywistości raczej nie zdarza za bardzo, bo w ogóle się nie zdarza, więc tak nie róbmy. Tak samo z czarnym. Czarnym zawsze trochę tak zmniejszam, tak z 4, coś takiego. To będzie powiedzmy jakaś nasza wartość wyjściowa. Tutaj użyjemy może to zwykłego Fresnel Reflections. Tutaj damy troszeczkę, żeby się odbijało. Nie będzie to żaden skomplikowany materiał. Damy 0,6. Coś takiego. No i możemy nawet spróbować z tym i zobaczyć, jak to będzie na przykład w tym miejscu wyglądać. Trochę tutaj to podkręcimy. Dobra, trochę jednak więcej. Tutaj masz 65. No tak naprawdę to już jest całkiem zbliżone. Może nawet będę chciał, aby tak to wyglądało właśnie. Zobaczymy, czy będzie jakaś duża różnica, jak damy tutaj ten GGX. Pewnie nie będzie. No, chociaż wygląda to. Chociaż teraz to wygląda trochę jak bardzo nowe. Może to troszkę podniszczymy. Pożyczymy tego bumpa. Damy na też 0,2. Zobaczmy, jak tu to będzie wyglądać. Możemy trochę to podkręcić. Okay, teraz trochę za mocne, ale całkiem fajny efekt. 0,6. Dobra. I teraz no zobaczymy, jak to będzie, gdy pożyczymy sobie. Albo nie, może nie będziemy pożyczać tych zarysowań, ale pożyczymy sobie tego noise'a stąd. Może zmienię rozmiar. Ustawię jakieś trochę inne wartości. Po prostu chcę ustawić, żeby te odbicia nie były idealnie identyczne na całej powierzchni. A tutaj przekopiuję. No, to taki też delikatny efekt. Dobra, wpiszę jeden i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chodzi mi tu jakieś takie zróżnicowanie delikatne. Tutaj się nam zwiększył kontrast. Może tu wpiszę 0,7. Nie, chyba lepiej będzie operować po prostu tą wartością. Tu mamy 112. To może tu wpiszemy 136, to tu wpiszemy 125 może. Okej. Okay. To może już ponownie podkręcę tego bumpa. No dobra, taki całkiem myślę sympatyczny materiał. Taki matowy czarny. Możemy sobie rzucić okiem tutaj, jak to wygląda na naszym świeczniku. Czy no tutaj on. Gdzie by tu się zbliżyć bardziej?
Jest czarny, jest, odbija się tutaj w nim tak naprawdę, chociaż można odczuć takie wrażenie, że w tym czasie nic nie odbija, ale tak naprawdę według mnie to się jednak sporo odbija, tylko właśnie z glossy jest spore. I myślę, że to będzie właśnie coś w tym stylu. Całkiem fajnie to wygląda. To sobie ten fragment jeszcze przeliczę. Dobra, to teraz kolejnym krokiem będzie ustawienie derta. No i teraz, jako że w poprzednim materiale z drewnem ustawialiśmy go i myślę, że wyszedł całkiem dobrze, to po prostu przekopiuję go sobie tak na start i zobaczymy, może ta wartość będzie odpowiednia i też z niej skorzystamy, żeby nie tracić czasu. Tym bardziej, że sami widzieliście, że to jest to w dużej mierze metoda prób i błędów i trzeba po prostu samemu popróbować. Więc przekopiuję sobie ten materiał i zobaczymy, jak wyjdzie. Może na początek dla przypomnienia policzymy sobie sam dirt, aby zobaczyć, jak wygląda. Jak te kolory ustawić. Dam jakiś zielony. V-Ray Blend Material. Wybieramy Keep. V-Ray MTL. I tu damy jakiś taki. Ok. Teraz patrzymy sobie na nasze drewno. Dobra, to skopiuję. Wkleimy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj pogorszę te ustawienia i zmniejszę rozdzielczość, aby. Aby szybciej się liczyło wszystko. W sumie najlepiej będzie, jeśli będę liczył też z tymi ozdobami. Ponieważ tutaj po prostu chcę mieć więcej miejsc, gdzie będzie możliwość pokazania zróżnicowania tego materiału. No i ten dirt myślę, że będzie się sprawdzał w sam raz. Więc nie ma potrzeby, byśmy tutaj kombinowali jakoś. Dobra, co spróbujemy. To jest nasz materiał, który zrobiliśmy. Instance. Nie wiem, czy kolorów nie trzeba odwrócić. Nie, powinno być ok. Dobra, przeliczę sobie całość, albo może no, większość. Zobaczymy, jak będzie się to szybko liczyć. Zobaczymy, jaki efekt udało się uzyskać. Okej, taki materiał nam wyszedł. Myślę, że całkiem dobrze. Tu dla porównania mamy to, co wcześniej zrobiłem. Tutaj jest więcej tych czarnych fragmentów, więcej tej patyny. Może za dużo. Chociaż i tutaj jest trochę bardziej rozmyte, więc po prostu, jeśli chcielibyśmy mieć bardziej rozmyte te odbicia, no to trzeba by po prostu zwiększyć tutaj w naszym Reflection Glossiness zrobić ciemniejszy ten kolor. Wtedy byłoby, czy nie rys, tylko tutaj troszkę podkręcić, wtedy były te nasze odbicia bardziej rozmyte. Myślę jeszcze o tym, czy nie wziąć jeszcze jakiegoś derta, żeby jeszcze może więcej na tych liściach było. Może wezmę go z tych liści, które tutaj zrobiłem. Dobra, no i zobaczymy, jak to wyjdzie wtedy. Czyli może ponownie zrobimy dwa oddzielne materiały. Dobra, muszę sobie to. Dobra, bierzemy ten materiał. To nazwiemy srebro. Puchar na przykład tutaj. Tej liście. Może spróbujemy jeszcze najpierw troszkę inaczej to zrobić.
sumie mogę mnie kasować na tego materiału. Z naszym dartem, który testowałem. Teraz zrobimy trzy materiały różne. Dobra, żółty, nie wiem, czy żółty będzie dobrze widać. Dobra, spróbujemy. Skopiujemy to. Instance i tutaj. Dobra, to może wkleimy tutaj. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie wiem, dlaczego nie widać w ogóle tego materiału. Może to sobie odhaczymy. Bo widać niebieski, tylko nie wiem dlaczego, jak tu włączam, to już znika w ogóle. Ale chyba już wiem, bo wychodzi na to, że one są identyczne. Dobra, teraz spróbujemy. Dobra, i teraz uzyskujemy efekt taki, że tutaj użyłem tego derta, który był wybrany przy liście wytarte, czyli w tych miejscach możemy zrobić tak, że materiał będzie bardziej połyskliwy, czyli będzie podział na trzy. Tam, gdzie jest zielony, będzie bardziej matowy. Tam, gdzie jest niebieski, tam będzie czarny. A tu, gdzie jest żółty, będzie bardziej połyskliwy. Czyli spróbujemy coś takiego zrobić. Dobra, przykopiuję to sobie. Dobra, bierzemy to. Wklejamy. Nazwijmy to srebro. Srebro mat. To dopiszę matowe. A tu wkleimy i będzie srebro. Srebro połysk. A to, które jest matowe, zrobimy jeszcze bardziej matowe. Czyli tu przyciemnimy trochę. A. Dobra. Dobra, więc tak wygląda nasze matowe. Tak wygląda patyna. A tutaj musimy troszkę jednak. Dobra. No to już mam taki dość skomplikowany materiał. Nazwiemy go srebro, nie wiem, na razie tak nazwę. I to pewnie będzie już nasz finał. Dobra, może nie będę wpisywał teraz rzeczywistości, bym musiał wieczność czekać na efekt. Ale zobaczymy, co nas z tego wyjdzie. Zakładam, że to już będzie finalne nasze srebro.
Więc usłyszymy się, jak tylko się skończy to liczyć. No, myślę, że fajnie wychodzi, bo tutaj na których miejscach widać, na przykład tutaj, że jest wysoki glossiness, tutaj też na przykład, tutaj, a w niektórych miejscach jest właśnie rozmyte i następnie jest jeszcze czarne, więc mamy połączenie takich trzech materiałów. Myślę, że całkiem fajnie i przekonująco to wygląda. Jak podkręcimy jeszcze kontrast trochę tymi krzywymi, tutaj taki kształt ustawimy, to jeszcze więcej, mamy lepszy kontrast troszeczkę i trochę jeszcze lepiej to wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. Później to jeszcze policzę w większej rozdzielczości, lepszej jakości. Widać, że to się będzie długo liczyć. Ta miniaturka już mi się liczy 17 minut. No ale tak jak wspomniałem, no to są już powiedzmy takie materiały, kiedy zależy na bardziej na jakości, a nie na czasie, więc załóżmy, że w tej sytuacji możemy sobie na to pozwolić. Jest dobra, więc to jest materiał srebra. To jakby ta baza, o której się dzisiaj dowiedzieliśmy, może nam posłużyć do zrobienia każdego jakiegoś metalowego materiału. Może potem na szybko jeszcze zrobię na tej zasadzie jakieś srebro lub złoto. Zobaczymy za co się następnym razem wezmę. No, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście i do usłyszenia w kolejnym filmie.